Cześć. Z tej strony Mikołaj Marcela, nauczyciel akademicki, pisarz, autor książki Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Zostałem poproszony o to, żeby przygotować krótkie nagranie na temat tego, jak mogłaby wyglądać edukacja bez szkoły. I powiem szczerze, że to jest najlepsza edukacja, jaką możemy odebrać, paradoksalnie. Nie wiem, czy wiecie, że termin szkoła wywodzi się z greki, gdzie pierwotnie oznaczał wolny czas. I to jest właśnie taka właściwa edukacja. Tak? Ta edukacja dokonuje się w czasie wolnym, kiedy możemy kierować się naszymi zainteresowaniami, kiedy podążamy za tym, co nas zachwyca. Z czasem jednak niestety ta edukacja przybyła w postać szkoły, rozumiany jako przebywania w pewnym budynku przez określony czas, wykonywania rzeczy, które zostały nam zadane przez nauczyciela. I potem spędzenie długich godzin w domu na przerabianiu zadań domowych. To jest edukacja, która nieszczególnie nam służy, niestety, jako dzieciom, ponieważ nasz mózg, ludzki mózg nie jest do tego przygotowany, o czym informuje nas już od pewnego czasu neurobiologia. Mózg człowieka jest przygotowany do bardzo wielu rzeczy, ale nie jest przygotowany do tego, żeby zapamiętywać duże porcje materiału, żeby uczyć się określonych rzeczy w określonym czasie, wyznaczonym arbitralnie, żeby uczyć się w określony sposób i w określonym przebiegu. Czyli wszystkiego tego, co robimy właściwie w ramach edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Nasz mózg jest przygotowany do tego, żeby rozwiązywać problemy, żeby doświadczać i żeby testować rzeczywistość. Ten właściwy sposób uczenia się to nie jest jakiś mechaniczny proces, tak jak mogłoby nam się wydawać, w ramach właśnie tej metody 3 razy Z, zakuć, zdać, zapomnieć. Tak to właściwie potem funkcjonuje, ale ten właściwy sposób uczenia się to jest uczenie się poprzez szukanie właśnie nowych rozwiązań, testowanie rzeczywistości, popełnianie błędów, odnoszenie sukcesów i wyciąganie wniosków. Ale to jest też proces, który bardzo w dużej mierze bazuje na emocjach, na entuzjazmie, na zachwycie rzeczywistością, na ciekawości. Czyli na wszystkim tym, co niestety gdzieś zanika, kiedy jesteśmy przymuszani do robienia tego, co jest jakoś niezgodne z naszą wolą. Zresztą wy świetnie to wiecie, jako rodzice, jako nauczyciele, że nie ma nic gorszego dla nas niż właśnie rzecz, która z jednej strony jest nam narzucona, a która dla nas też z drugiej strony jest zupełnie nieciekawa. Oczywiście, skoro to jest praca, to wykonamy ostatecznie, ale robimy to w ostatnim możliwym momencie i nie przywiązujemy do tego specjalnej wagi, bo nie widzimy sensu, to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Paradoksalnie więc ten czas, w którym się teraz znaleźliśmy, to może być najlepszy czas do nauki. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że zdalne uczenie pochłania olbrzymią ilość czasu zarówno nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim dzieci. Natomiast młodzi ludzie mogą wykorzystać ten czas, ponieważ jednak spędzają sporo godzin w domu, muszą się czymś zająć. No i teraz też pytanie, jak do tego podejdą oczywiście rodzice. Wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, jaką teraz możemy zrobić, to jest wrócić do takiego typowego sposobu funkcjonowania edukacji, tylko przy pomocy uczenia zdalnego. Powinniśmy raczej z jednej strony gdzieś sobie wszyscy odpuścić, wziąć wdech i spojrzeć z dystansu, jak to wszystko wygląda. Zastanowić się nad tym, jakie są dalekosiężne cele uczenia, zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców. Do czego chcemy przywiązywać wagę? Czy rzeczywiście istotne są oceny? Bo powiem wam, że mnie nikt nigdy nie spytał o oceny ze szkoły. Nie wiem, czy was kiedykolwiek ktoś zapytał o to w czasie jakiejś rozmowy o pracę albo w czasie momentu, który decydował o waszej przyszłości. Nikt nigdy mi nie zrobił jakiegoś specjalnego testu ani sprawdzianu. To są rzeczy, które występują tylko w szkole i które wydają nam się bardzo istotne, tak jak odrabianie zadań domowych. Natomiast potem w życiu to właściwie nie ma żadnego znaczenia, a szkoła paradoksalnie uczy nas uległości, lęku przed porażką, czy właśnie zapamiętywania informacji, ale w trybie zakuć, zdać, zapomnieć. O wiele lepszą edukacją jest ta edukacja, która podąża za zainteresowaniami. Teraz z jednej strony możecie rzeczywiście trochę odciążyć swoje dzieci, powiedzieć im, że nie muszą wykonywać tych wszystkich zadań, które przychodzą, zwłaszcza kiedy jest ich w nadmiarze, kiedy nauczyciele trochę są nadgorliwi niestety w tym zadawaniu rozmaitych
rzeczy do wykonania. Z drugiej strony to jest czas na spędzanie wspólnie czasu i wydaje mi się, że to jest najbardziej efektywny sposób uczenia się. Przede wszystkim, żeby pokazać dzieciakom, że wy się uczycie i jak ważne jest uczenie się w życiu. Bo dzieci wbrew pozorom nie słuchają tego, co my do nich mówimy, tylko obserwują nas i robią to, co my robimy. Więc jeśli się uczymy, to one też się uczą. Natomiast jeśli dla nas nauka nie ma żadnego znaczenia, to też ciężko będzie, żeby one zobaczyły w tym coś niezwykłego. Po drugie, to jest czas, w którym warto by było zaufać dzieciom i no właśnie, pozwolić im decydować o tym, co one chcą robić i jak chcą to robić. Nie ma nauczycieli, to wy właściwie nadzorujecie to obecnie w domu. Więc dajcie im autonomię działania, to jest naprawdę bardzo ważne i to kolejna rzecz, którą my chyba doświadczamy doskonale przez całe życie zawodowe, że jeśli możemy sami decydować o tym, jak chcemy coś zrobić, to już to jest duże ułatwienie w naszej pracy. Po trzecie, wspierajcie dzieciaki, wspierajcie ich, ale tylko wtedy, kiedy o to poproszą. Natomiast nie bądźcie też nadgorliwi, nie bądźcie rodzicami helikopterami, które wiszą nad dziećmi po to, żeby właśnie sprawdzić, czy wszystko jest wykonane i czy wszystko jest oddane na czas. Jeśli na przykład coś nie zostanie wysłane na czas albo pojawi się jakaś gorsza ocena, to naprawdę świat się od tego nie zawali i to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby właśnie umożliwić młodym ludziom rozwijanie swoich zainteresowań, podążanie za tym, co ich ciekawi, zwłaszcza w tym takim trudnym momencie. To jest dla nas trudny czas, a tym bardziej jest to trudne dla młodych ludzi, którzy mają często bardzo wiele platform do ogarnięcia w ramach zdalnego uczenia. To samo zresztą dotyczy naszych studentów na Uniwersytecie Śląskim. Więc ja bym podszedł do tego wszystkiego ze zrozumieniem, też z empatią, z pytaniem codziennym, albo co nasze kolejne spotkanie, co u nich, jak oni się czują. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, które gdzieś nam umykają w tym pędzie za realizacją materiału, który w koniec końców przecież nie jest, to nie jest najważniejsze. I w końcu rozmawiajcie, tak? No właśnie, rozmawiajcie, prowadźcie dialog. I uczcie się poprzez praktykę, no bo jak pomyśleć na to, jakie mamy, na tym, jakie mamy dzisiaj możliwości, no to spędzenie czasu wspólnie w kuchni to może być genialna lekcja biologii, chemii, fizyki. Tak samo spędzenie czasu w garażu z tatą albo lekcja gry na instrumencie, jeśli to nas akurat interesuje. To mogą być świetne chwile razem spędzone na oglądaniu filmu historycznego, który będzie taką podstawą do dyskusji, nauki, historii. To może być w końcu czas na wspólny, rodzinny, spokojny spacer, który może być zarazem lekcją biologii. A tak to wygląda w edukacji domowej i tak właśnie wygląda naturalny proces uczenia się. Prawda? To nie jest jakiś proces, który zachodzi w określonym miejscu, w określonym czasie. I z udziałem nauczyciela. Tylko rolą nauczyciela tak naprawdę powinno być gdzieś towarzyszenie uczniom i studentom, wyjaśnianie tych rzeczy, których oni nie rozumieją, i wspólne dochodzenie czy do podstaw pewnych zjawisk, ale też zadawanie pytań i rozbudzanie dalsze ciekawości. Bo okazuje się, że nasz mózg wbrew naszym dawnym przypuszczeniom wcale nie jest tak, że się rozwija do pewnego momentu i potem jest tylko gorzej, tylko on się uczy przez całe życie. Występuje w nim coś takiego, co nazywa się neuroplastycznością. Właściwie przez całe życie możemy się uczyć i nawet powinniśmy się uczyć, bo to sprzyja dobremu samopoczuciu naszego mózgu. I co jeszcze? No przede wszystkim myślę, że warto jest wrócę jeszcze raz do tego spędzać razem czas, na przykład na grach planszowych, grach komputerowych. Na wspólnym odkrywaniu pasji dzieci, bo gdzieś w ramach edukacji tej takiej typowej, codziennej, to wszystko nam ucieka. Istotne jest zaliczenie sprawdzianów, zaliczenie egzaminów, matury, potem pójście na studia. Natomiast te pasje, talenty gdzieś często są jednak na drugim planie. A ja chociażby w tym semestrze na moich zajęciach dowiedziałem się, że moi studenci mają mnóstwo niesamowitych pasji, zainteresowań. Czekam już na ich wykłady w ramach moich zajęć.
tematy, które pojawiły się zupełnie niespodziewanie. I myślę, że to może być genialny czas właśnie na takie drobne odkrycia, które mogą zmienić potem trajektorię życia. A na koniec tego filmiku przeczytam Wam fragment mojej książki Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. To jest fragment, który zatytułowałem Po pierwsze zaufaj swojemu dziecku. Adresowany do rodziców, to jest rozdział jak być mądrym rodzicem, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle taka rzecz, która jest istotna dla nas wszystkich, także dla nauczycieli, zarówno szkolnych, jak i akademickich. To przekazanie, które pojawi się tam, równie dobrze można odnieść do siebie jako nauczyciela. Gdybym miał sformułować przykazanie rodzica, pewnie ograniczyłbym je do zaufaj swojemu dziecku. John Holt, amerykański radykalny krytyk szkoły powszechnej i działacz ruchu na rzecz edukacji domowej, w swojej fantastycznej książce Zamiast edukacji, warunki do uczenia się przez działanie, przywołuje duńską nową małą szkołę, Ny Lille Skole. Będę o niej jeszcze obszernie pisał, bo to doskonały przykład na to, jak powinna być zorganizowana przestrzeń przyjazna procesowi uczenia się. Teraz jednak chcę tylko wspomnieć o tym, dlaczego najważniejsi byli w niej rodzice. Wyobraźcie sobie miejsce, które na dodatek nazywamy szkołą, gdzie dorośli nie zastanawiają się, jak skłonić dzieci, by robiły wystarczająco dużo i spełniały ich oczekiwania. Miejsce, w którym młodzi ludzie z kolei nie zastanawiają się, jak odmówić nauki lub wymigać się od niej. Miejsce, w którym w ogóle nie odbywa się ta upokarzająca zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli gra w naukę. Miejsce, w którym dzieci robią, co chcą, z kim chcą i tak długo, jak chcą. Nie mogą jedynie krzywdzić innych i niszczyć czyjejś bądź wspólnej własności. Puścilibyście swoje dziecko do takiej szkoły? Pewnie nie. Co zatem zdecydowało o tym, że takie miejsce w ogóle powstało? Holt pisze tak. Rodzice z Ny Lille Skole, jakkolwiek pod wieloma względami różni, mają jedną cechę wspólną. Ufają swoim dzieciom. Gdyby nie ufali, nie wysłaliby ich do takiej szkoły. W tym sensie ci rodzice, a także ich dzieci, są wyjątkowi. Dokładnie tak jak jest mój taki jest mój punkt widzenia. Możemy powierzyć dzieciom misję poznania świata. Jeśli im zaufamy, wykonają ją. 4 dekady po napisaniu tych słów, rodzice ufający swoim dzieciom nadal są wyjątkiem, a nie regułą. A jak jest z wami? Jeśli chcecie poczytać więcej, zapraszam was do lektury książki Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. A ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję do usłyszenia niebawem.